kontynuujemy temat dotyczący walorów turystycznych Austrii. Na poprzedniej lekcji omówiliśmy sobie ogólnie walory naturalne Austrii i powiedziałem Wam też trochę na temat bogatej historii tego kraju. Natomiast dzisiaj chciałbym, żebyśmy omówili sobie walory turystyczne i główne atrakcje turystyczne największego miasta, jednocześnie stolicy Austrii, czyli oczywiście Wiednia. I naszą podróż po Wiedniu zaczniemy sobie od katedry świętego Szczepana, która powszechnie uchodzi za arcydzieło gotyckiej architektury. Najbardziej charakterystyczną cechą, czy najbardziej charakterystycznym elementem katedry świętego Szczepana jest mozaikowy dach, który ją przykrywa, a który jest jednym z symboli Wiednia. Dach można podziwiać z bliska, między innymi z wieży świątyni. Tutaj macie z kolei wnętrze, za moment pokażę Wam jeszcze zdjęcia dachu z bliska. Natomiast tutaj oczywiście wnętrza, czy wnętrze katedry świętego Szczepana, wnętrze, w którym najbardziej efektownym elementem jest oczywiście gotycki ołtarz, który widać tam w tle. Centralną częścią ołtarza jest obraz przedstawiający scenę ukamieniowania świętego Szczepana. A tutaj już wspomniany mozaikowy dach, który jest jednym z symboli Wiednia i takim elementem charakterystycznym, jeżeli chodzi o katedrę świętego Szczepana. A warto też wspomnieć o tym, że w podziemiach katedry, w podziemnej kaplicy, znajdują się urny zawierające szczątki Habsburgów. I kolejny obiekt, w zasadzie miejsce na terenie Wiednia, to słynny plac Graben, jeden ze słynniejszych wiedeńskich placów. Na środku placu stoi barokowa kolumna Świętej Trójcy, którą widać tu na załączonej fotografii, ta kolumna tutaj powiedzmy w oddali. Natomiast elementy kolumny symbolizują m.in. wygaśnięcie epidemii dżumy oraz trzy kraje wchodzące w skład dawnej monarchii austro-węgierskiej, czyli Austrię, Czechy i Węgry. Kolumnę natomiast wieńczy przedstawienie Świętej Trójcy. I kolumna to jest taki najbardziej wyrazisty, powiedzmy, element całego placu Graben. Natomiast w obrębie placu znajdują się jeszcze dwie fontanny. Tu macie jeszcze z lewej strony w zbliżeniu kolumnę ze zwieńczeniem przedstawiającym Świętą Trójcę. Natomiast po prawej stronie macie pałac Bartolotti Partenfeld. Jest to najstarszy budynek w obrębie placu Graben, budynek, który pochodzi z pierwszej połowy XVIII wieku. Natomiast, tak jak wspomniałem, plac Graben zdobią jeszcze dwie fontanny i tu macie pierwszą z nich, jest to fontanna Leopolda Bandenberga. Natomiast drugą z charakterystycznych fontan, która występuje na placu Graben, jest fontanna świętego Józefa. I przechodzimy do kolejnej atrakcji turystycznej, kolejnego atrakcyjnego miejsca w Wiedniu, czyli do słynnego już pałacu Hofburg. W zasadzie pałac, praktycznie rzecz biorąc zamek w zasadzie, jest takim połączeniem kilku stylów architektonicznych, dlatego że zamek oczywiście rozbudowywany był i to przez okres kilku wieków przez kolejnych cesarzy Austrii, a co za tym idzie, oczywiście każdy wznosił jakąś część zamku w zupełnie innym stylu architektonicznym. Obecnie na zamku Hofburg mieści się m.in. siedziba kancelarii prezydenta oraz oczywiście zamek jest też siedzibą licznych urzędów. Natomiast część zamku oczywiście dostępna jest dla turystów, a konkretnie turystom udostępniono m.in. do zwiedzania apartamenty cesarskie. Tu macie fragment jednego z takich apartamentów, m.in. właśnie pokoje dzienne panującej rodziny i sypialnie Franciszka Józefa. Natomiast osobne muzeum na terenie zamku Hofburg poświęcono słynnej, właściwie nawet legendarnej cesarzowej Sisi i tutaj macie fragment tego muzeum poświęconego właśnie cesarzowej Sisi, a tu już nowy zamek, czyli najmłodsze skrzydło Hofburga. To właśnie tutaj w nowym zamku znajduje się m.in. zbiór starej broni, kolekcja starych instrumentów, czy też muzeum Efezu oraz czytelnia Biblioteki Narodowej. Dodatkowo do zamku przylega wspaniały ogród zamkowy,
ogród zamkowy, na terenie którego znajduje się między innymi słynny pomnik Mozarta. Ten pomnik Mozarta macie o dokładnie na tej fotografii. Na terenie ogrodu znajduje się też secesyjny pawilon, który obecnie stanowi motylarnię. Natomiast serce Hofburga bije na Placu Bohaterów. To jest taka centralna część zamku. Tu stoją m.in. pomniki wodzów armii austriackiej i to tutaj właśnie na Placu Bohaterów odbywają się przysięgi młodych żołnierzy i uroczystości na cześć poległych w obu wojnach światowych. No i kolejny obiekt to jest słynna wiedeńska opera narodowa. Budynek, właściwie opera, zainaugurowała w 1869 roku. W operze występowali m.in. tacy znani twórcy jak Maria Callas, jak Luciano Pavarotti czy Placido Domingo. Natomiast w sezonie średnio wystawia się tutaj około 65 tytułów, z tego od 5 do 7 premier. I tak prezentuje się budynek Opery Narodowej w Wiedniu, a tak prezentuje się wnętrze Opery Narodowej w Wiedniu. No i było oczywiście o Mozarcie, więc do Mozarta jeszcze przez chwilę wrócę, mianowicie dom Mozarta. To jedyne w Wiedniu oryginalnie zachowane mieszkanie kompozytora. Zwiedzanie w zasadzie rozpoczyna się od najwyższej kondygnacji, gdzie prezentowany jest Wiedeń z czasów Mozarta, natomiast piętro niżej mamy taką wystawę Mozart jako kompozytor operowy. Na pierwszym piętrze z kolei można obejrzeć mieszkanie kompozytora, czyli na to mieszkanie składają się 4 pokoje, 2 gabinety i kuchnia. Natomiast na parterze z kolei znajduje się niewielka kawiarenka, tak zwany Mozart Shop, czyli sklep z pamiątkami, a w podziemiu dodatkowo kameralna sala koncertowa. No i tu macie oczywiście fragment samego muzeum, jego wnętrza. I kościół Maria am Gestade, dość charakterystyczny gotycki kościółek, który leży na wzniesieniu, a prowadzą do niego takie charakterystyczne strome schody, które macie tutaj przedstawione po lewej stronie. Mówi się o tym, że świątynia powstała w miejscu dawnej, starej, drewnianej świątyni, która funkcjonowała na tym wzgórzu już w IX wieku naszej ery. Natomiast no, obecnie kościół przyciąga głównie swoimi walorami architektonicznymi, czyli z jednej strony, tak jak powiedziałem, bogato zdobiona gotycka świątynia. Na uwagę zasługuje przede wszystkim 56-metrowa wieża zwieńczona takim ażurowym hełmem. Tą wieżę widać między innymi tutaj na zdjęciu po prawej stronie. Natomiast no, oczywiście wewnątrz świątynia dość bogato barokowo zdobiona. I kolejne miejsce, które warto, będąc w Wiedniu, odwiedzić, to słynny Ogród Ludowy. Jest to ogród, który został oddany do użytku publicznego prawie 200 lat temu. Jego największą atrakcją są tak zwane rabaty różane, które między innymi widać tutaj na załączonej fotografii. Natomiast na terenie ogrodu oczywiście znajduje się sporo różnego rodzaju atrakcji. Jest tutaj kilka pomników, w tym między innymi pomnik wybitnego pisarza Franza Gil Pareza, który był autorem wielu nowel i dramatów. Na terenie parku znajduje się także świątynia Tezeusza, która jest mniejszą kopią ateńskiej świątyni Hefajstosa, ale turystów przyciąga głównie ten oto pomnik, czyli marmurowy pomnik słynnej cesarzowej Sisi, który znajduje się w północnej części Ogrodu Ludowego, który znajduje się w północnej części parku. I kolejna z atrakcji to ratusz, albo kolejny budynek, który warto zobaczyć, będąc w Wiedniu. Ratusz, który powstał pod koniec XIX wieku. Poza oczywiście wspaniałą architekturą, to co go wyróżnia na tle okolicznych budynków, to przede wszystkim wieża. Wysoka na 98 metrów wieża. Natomiast no, oczywiście pałac jest miejscem wykorzystywanym do celów urzędowych, natomiast plac przed pałacem
jest tradycyjnym miejscem spotkań i ważnych imprez, to tutaj w połowie listopada pojawia się ogromna choinka, a od stycznia do marca organizowane jest tutaj lodowisko, którego fragment widzicie na załączonej fotografii. No i parlament, kolejny z obiektów warty zobaczenia, jeżeli chodzi o turystów przebywających w Wiedniu. Jeżeli na masztach parlamentu czy przed parlamentem powiewają flagi Austrii, to znaczy, że trwają obrady. Jeżeli flagi są opuszczone, no to znaczy, że tych obrad akurat nie ma. Natomiast no oczywiście parlament w stylu klasycystycznym, czyli jest to taka budowla, która nawiązuje do wyglądu budowli starożytnych, do wyglądu takich gmachów, powiedzmy, ateńskich. Rampę podjazdową, którą tutaj widzicie, ewentualnie którą macie też tutaj troszeczkę z boku pokazaną, zdobi 8 postaci greckich i rzymskich myślicieli oraz historyków. Natomiast na takim 5-metrowym cokole przed budynkiem, to będzie widać o tym miejscu, stoi pomnik Pallas Ateny, która w dłoni trzyma boginię zwycięstwa Nike. Natomiast, tak jak powiedziałem, no oczywiście budynek parlamentu w stylu klasycystycznym, zdobi go aż 24 korynckie kolumny. Natomiast na całość składają się dwie sale Austriackiego Zgromadzenia Narodowego. Po lewej jest to Rada Związkowa, natomiast po prawej sala Rady Narodowej. No i tutaj to, co już wyprzedziłem, czyli tak zwane Muzeum Quartier, czyli takie centrum, powiedzmy, muzeów zorganizowane na obszarze o powierzchni około 60 tysięcy metrów kwadratowych, zorganizowane troszeczkę na wzór takiego paryskiego centrum Pompidou, czy ewentualnie na wzór berlińskiej wyspy muzeów. Znajduje się tutaj oczywiście kilka instytucji, a nawet kilkanaście instytucji związanych ze sztuką i kulturą, w tym między innymi kilka dużych muzeów. Natomiast na te muzea, czy te kilka dużych muzeów, to między innymi Muzeum Sztuki Nowoczesnej, którego budynek macie tu na fotografii. Kolejne to Muzeum Leopolda. Kolejne z muzeów to tak zwane Zoom Kindermuseum, czyli interaktywne muzeum dla dzieci. No i z tych ważniejszych, większych muzeów warto jeszcze wspomnieć o Centrum Architektonicznym, które w tym Muzeum Quartier się znajduje. No i oczywiście Kościół Świętego Karola Borromeusza to kolejny obiekt, który jest obowiązkowym przystankiem dla turystów przebywających w Wiedniu. Jest to największa i najpiękniejsza barokowa świątynia Wiednia. Wzniesiono ją po epidemii dżumy w roku 1713, a do czasów epidemii nawiązuje między innymi tympanon nad wejściem świątyni, gdzie przedstawione są sceny właśnie z czasów epidemii. Tu oczywiście wnętrze świątyni. No i słynny Karplatz. Ozdobą Karplacu są pawilony Ottona Wagnera. Tu macie jeden z tych pawilonów. Dawne stacje kolejki miejskiej, zaprojektowane w duchu secesyjnym. Natomiast no oczywiście dzisiaj pawilony nie są już stacjami kolejki miejskiej. Jeden z nich wykorzystany jest jako siedziba popularnego klubu U, natomiast w drugim mieści się ekspozycja poświęcona życiu i działalności artystycznej wspomnianego Ottona Wagnera. Natomiast przy Karlplatz znajduje się jeszcze Muzeum Historii Wiednia, do którego, będąc w Wiedniu, też warto zajrzeć. No i oczywiście Stand Park, czyli Park Miejski w Wiedniu, urządzony w stylu angielskim. Park leży na dwóch stron, po dwóch stronach, na dwóch brzegach rzeki Wiedenki. Natomiast jeżeli chodzi o sam park, to tu jego największą atrakcją jest chyba jeden z najczęściej fotografowanych symboli miasta, odsłonięty w 1921 roku, złoty pomnik Johanna Straussa syna.
Natomiast no, oczywiście w bocznych alejkach mamy jeszcze kilka innych pomników poświęconych wybitnym osobom. Natomiast no, park dodatkowo zdobią jeszcze między innymi willa, którą można zobaczyć na załączonej fotografii. A park zamyka między innymi dość charakterystyczny budynek stacji metra Stand Park. I słynny dom Hundertwassera czy Hundertwassera jest to dość charakterystyczny budynek, dlatego że każde mieszkanie w tymże budynku jest odwzorowane na elewacji gmachu innym kolorem, co fajnie widać na przykład na tym zdjęciu. Całość stanowi swego rodzaju mozaikę, natomiast to co widać na zdjęciu wcześniejszym to to, że fasadę budynku wieńczą takie charakterystyczne cerkiewne kopuły, które generalnie trudno są dostrzegalne ze względu na to, że dach budynku jest dość mocno porośnięty zielenią. Natomiast w samym budynku znajduje się około 50 mieszkań, dwie sale zabaw dla dzieci i cztery lokale komercyjne. Natomiast budynek no, przyciąga głównie ze względu na swoją fasadę, która tak jak powiedziałem no, odwzorowywuje poszczególne mieszkania, które w skład tego budynku wchodzą. No i w końcu atrakcja dla najmłodszych, ale przy okazji jeden z symboli Wiednia to słynny Prater, a więc słynne wesołe miasteczko, które działa w Wiedniu już od XIX wieku. No oczywiście jak przystało na wesołe miasteczko, do licznych atrakcji należą tutaj karuzele, zjeżdżalnie, strzelnice, kasyna, restauracje i wiele, wiele innych tego typu obiektów. Natomiast no niejako symbolem Prateru i po części także jednym z symboli Wiednia jest słynne wielkie koło diabelskiego młyna. Macie to koło tutaj. Jest to koło, które góruje nad całym Praterem. Koło, które powstało w 1897 roku. I jest to najstarsze działające urządzenie tego typu na świecie. Średnica tego diabelskiego młyna wynosi 61 metrów, a pełen obrót trwa około 15 minut. Natomiast przy Praterze znajduje się także muzeum, tak zwane Prater Muzeum, czyli takie niewielkie muzeum poświęcone oczywiście historii tegoż wesołego miasteczka. I na zakończenie, jeżeli chodzi o walory turystyczne Wiednia i dzisiejszej lekcji, jeszcze dwa obiekty. Mianowicie pierwszy to pałac Schönbrunn. Dość charakterystyczny XVIII-wieczny pałac, który stanowił letnią rezydencję cesarską. Oczywiście obecnie dostępny dla celów turystycznych, dla turystów udostępniono 40 komnat. Komnat takich dość mocno zdobionych, oczywiście pełnych przepychów, w takim stylu powiedzmy barokowym. Natomiast będąc na terenie pałacu Schönbrunn warto odwiedzić tutejszą powozownię, dlatego że to właśnie tu w powozowni znajduje się około 170 pojazdów, w tym między innymi karawan, którym w ostatnią podróż wybierali się władcy Austrii, czy też karocę koronacyjną, którą widzicie tutaj na załączonej fotografii. Natomiast całą kolekcję powozów uzupełnia jeszcze pokaźna kolekcja strojów dworskich. No oczywiście do pałacu przylegają też ogrody pałacowe, stylizowane na wzór tych takich regularnych ogrodów francuskich, a na terenie ogrodu znajduje się jeszcze palmiarnia i zoo. Całość, czyli cały pałac Schönbrunn łącznie z wspomnianym ogrodem został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. I ostatni obiekt, o którym chciałbym Wam wspomnieć, jeżeli chodzi o Wiedeń, to Belweder. Taki dość charakterystyczny kompleks, na który składają się w zasadzie dwa pałace i wspaniały ogród. Natomiast w Belwederze w tej chwili mieści się Galeria Austriacka, czyli w zasadzie zbiory sztuki, które podzielone są na dwie części. W salach górnego Belwederu prezentowana jest sztuka z wieku XIX i z początku wieku XX, natomiast w tak zwanym dolnym Belwederze znajduje się kolekcja sztuki z baroku, czy z okresu baroku i średniowiecza.